piątek 30 czerwca. Dziś powiemy m.in. o oczekiwaniach przed wizytą Donalda Trumpa w Polsce. O autokompromitacji Lecha Wałęsy, która nie ma końca, a także bilansie gwałtownych burz, które nawiedziły Polskę w ostatnich dniach. To jest główne wydanie informacji Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, witam i zapraszam. Podczas wizyty w Polsce prezydent Donald Trump pochwali odwagę Polaków w najciemniejszych okresach historii i podkreśli, że Polska wyrosła na europejską potęgę. Co powie Donald Trump, czyli oczekiwania przed wizytą amerykańskiego prezydenta w Polsce? Bez względu na to, czy to jest pan Wałęsa, pan Frasyniuk czy inni, policja umożliwi nam przejście, a ich spotka stosowna kara. Skończ waść, wstydu oszczędź. Lech Wałęsa chce przeszkadzać w obchodach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. W ciągu ostatnich 36 godzin strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już prawie 7,5 tysiąca razy do usuwania skutków nawałnic, które przechodziły i przechodzą w dalszym ciągu nad obszarem naszego kraju. Krajobraz po burzy, 7 osób rannych i znaczne zniszczenia to bilans nawałnic, które w ostatnich kilkudziesięciu godzinach przeszły nad Polską. Już 5 lipca do Polski przybędzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wizyta przywódcy światowego supermocarstwa i to, co powie w Warszawie, oczekiwane jest z ogromnym zainteresowaniem nie tylko w naszym kraju. Rafał Potocki. Nieco szczegółów tego przemówienia amerykańskiego prezydenta zdradził jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, generał Herbert Raymond McMaster. Podczas wizyty w Polsce prezydent Donald Trump pochwali odwagę Polaków w najciemniejszych okresach historii i podkreśli, że Polska wyrosła na europejską potęgę. Ja się zastanawiam, co powie Donald Trump, czy również jego doradcy będą mu suflować tutaj jakieś takie treści, które zrobią na Polakach wrażenie. Bo to zawsze jest taki element pewnej gry wizerunkowej. Tego możemy się po amerykańskim prezydencie spodziewać. Prezydencki doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego powiedział także, że amerykański przywódca przyjeżdża do Warszawy, by pokazać światu, że Ameryka stoi z Polską ramię w ramię i że oba kraje mają wspólne interesy zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze bezpieczeństwa. Prezydent wezwie wszystkie kraje, by stawiając czoło obecnym wyzwaniom, czerpały inspirację z ducha narodu polskiego. Kwestie energetyczne, współpracy ekonomicznej, ale również ta kwestia bezpieczeństwa będzie dominować. Kwestie bezpieczeństwa są dosyć oczywiste, bo będzie to potwierdzenie. Zresztą ja myślę, że marszałek Bielan, który sporo brał udział w zakulisowych przygotowaniach do tej wizyty, wyraźnie powiedział ten artykuł 5, potwierdzenie tego nie tylko w Waszyngtonie po wizycie prezydenta Rumunii, ale również tu w Warszawie. Doradca prezydenta poinformował także, że w Warszawie Donald Trump wygłosi przemówienie adresowane do przywódców państw tak zwanego Trójmorza. Skupi się w nim na budowie infrastruktury energetycznej i zagadnieniach bezpieczeństwa surowcowego. Podkreśli geostrategiczne znaczenie dla całego regionu pierwszej dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do Polski. To ważne wystąpienie może być raczej z tym związane. Myślę, z tym, że Amerykanie zadeklarują po prostu większy udział w dywersyfikacji surowców energetycznych. W jaki sposób to się stanie, to oczywiście nie wiemy, ale wydaje mi się, biorąc pod uwagę ten zestaw rozmówców, że to może być coś z tego obszaru albo w wymiarze militarnym, albo w wymiarze energetycznym. Stany Zjednoczone chcą eksportować, a my chcemy importować gaz skroplony, w związku z czym mamy nadzieję, że i ta kwestia znajdzie się w przemówieniu po to, żeby podkreślić, jak ważne jest to dla obu stron. W ocenie politologa profesora Kazimierza Kika prezydent Trump będzie szukał w Warszawie partnerów dla nowego formatu politycznego w Europie. Będzie to próba budowania frontu albo obozu państw myślących raczej, państw europejskich, myślących raczej bardziej kategoriami myślenia Donalda Trumpa niż myślenia Angeli Merkel czy pana Macrona. W moim przekonaniu Donald Trump przyjeżdża do Warszawy po to, aby stworzyć własny obóz w Europie i pojedzie później na G20 jako przedstawiciel 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej, które to państwa będą miały nieco odmienny pogląd na sprawy ukierunkowania polityki obronnej Paktu Północnoatlantyckiego, polityki energetycznej. Nie wiadomo, czy podczas pobytu w Warszawie prezydent Trump nawiąże do sprawy katastrofy smoleńskiej. Wiadomo natomiast, że w programie wizyty nie zaplanowano odrębnego spotkania z przywódcami opozycji. Rafał Potocki, Telewizja Republika.
Lech Wałęsa nie pozwala o sobie zapomnieć. Były prezydent odgraża się, że 10 lipca przyłączy się do prowokatorów zakłócających obchody upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. Wydaje się, że najlepszym komentarzem do postawy Wałęsy są słowa Kmicica z trylogii. Kończ waść, wstydu oszczędź. Martyna Pieńczykowska. Były prezydent Lech Wałęsa zapowiedział, że będzie obecny podczas kontrmanifestacji miesięcznicy smoleńskiej, która odbędzie się 10 lipca w Warszawie. Obecność Wałęsy potwierdza wpis na profilu facebookowym My Naród. To się dzieje teraz. My Naród razem z Lechem Wałęsą i Władysławem Frasyniukiem na kontrmanifestacji miesięcznicy smoleńskiej 10 lipca 2017 roku. Nie może was zabraknąć. Ale i sam zainteresowany. Potwierdzam swoją obecność. 10 czerwca podczas kolejnych obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej grupa prowokatorów nazywających się Obywatele RP usiłowała uniemożliwić marsz z Archikatedry Świętego Jana pod Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu. Wśród prowokatorów był Władysław Frasyniuk, były działacz Solidarności w latach 80. Policjanci usunęli go z ulicy. W trakcie interwencji doszło do przepychanek. Frasyniuk zachowywał się agresywnie. Bez względu na to, czy to jest pan Wałęsa, pan Frasyniuk czy inni, policja umożliwi nam przejście, a ich spotka stosowna kara, bo każdego, bez względu na to, co w swoim życiu robił wcześniej, obowiązuje prawo, nikt nie jest ponad nim. Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Solidarności, ma do Wałęsy jasne przesłanie. Zawdzięcza mi naprawdę bardzo wiele ze swojej kariery, więc bardzo go proszę, żeby się opanował, żeby polał się zimną wodą i żeby siedział w domu i siedział cicho, bo jeżeli nie, to naprawdę trzeba będzie do końca ujawnić jego przeszłość i to będzie katastrofa, której nikt nie chce. Lechu Wałęsa, dla swojego dobra siedź w domu, trzymaj się spódnicy żony i przestań mówić głupstwa i robić zamęt w przestrzeni publicznej. 23 czerwca 2017 roku prokurator IPN umorzył śledztwo w sprawie podrabiania przez Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa materiałów znajdujących się w teczce agenta Bolka. Tym samym prokurator uznał, że materiały są autentyczne. To znaczy, że 53 z nich zostały napisane odręcznie przez Lecha Wałęsę i przez niego podpisane pseudonimem Bolek. Martyna Pieńczykowska, Telewizja Republika. Zmieniamy temat. Front burzowy obfitujący w gwałtowne nawałnice od kilkudziesięciu godzin daje się we znaki mieszkańcom praktycznie wszystkich regionów Polski. Są znaczne straty materialne i utrudnienia w komunikacji. Na szczęście z prognoz synoptyków wynika, że w weekend burze powinny osłabnąć na sile. Taki widok z okna w ostatnich dniach to norma prawie w całej Polsce. Kilkudziesięciu godzin w różnych regionach kraju występują gwałtowne burze połączone z ulewami i wichurami. Nawałnice spowodowały znaczne straty materialne, kilka osób jest rannych, dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych odciętych było od prądu. W ciągu ostatnich 36 godzin strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już prawie 7,5 tysiąca razy do usuwania skutków nawałnic, które przechodziły i przechodzą w dalszym ciągu nad obszarem naszego kraju. Burzom, które wczoraj i dzisiaj mają miejsce, towarzyszyły intensywne opady deszczu, a także bardzo silny wiatr. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew. W prawie 500 przypadkach zabezpieczaliśmy uszkodzone bądź też zerwane dachy, w tym prawie na 300 budynkach mieszkalnych. W wielu miejscach również, używając naszych samochodów oraz pomp pożarniczych, wypompowaliśmy wodę z piwnic zalanych obiektów. W wyniku wczorajszych i dzisiejszych zdarzeń rannych zostało 8 osób, w tym 8 strażaków. W dalszym ciągu do wielu jednostek Straży Pożarnej wpływają informacje przede wszystkim o problemach komunikacyjnych, czyli o powalonych drzewach, które są na bieżąco usuwane. Natomiast na dzisiaj synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Straż Pożarna radzi, jak zachowywać się podczas burzy, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Wychodząc z domu, powinniśmy przede wszystkim pozabezpieczać wszelkiego rodzaju przedmioty, które są pozostawione na parapetach, balkonach, a które mogą zostać poderwane przez wiatr. Pomimo temperatury powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa i naszych sąsiadów pozamykać okna. Kiedy nawałnica spotka nas na powietrzu, nie wolno nam
szukać schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi. W miastach również mało bezpieczne miejsca to wiaty autobusowe i tramwajowe z uwagi na to, że są to zbyt lekkie konstrukcje. Natomiast kiedy podróżujemy, lepiej później dojedźmy do celu, zatrzymajmy się na poboczu, włączmy światła awaryjne lub poszukajmy najbliższego parkingu, przeczekajmy tą nawałnicę. Intensywne opady deszczu to również ograniczenie widoczności, a kiedy już wypoczywamy nad wodą, a słyszymy odgłosy zbliżającej się burzy, powinniśmy jak najszybciej wyjść z wody, a kiedy pływamy z wykorzystaniem żaglówki czy też roweru wodnego, jak najszybciej powinniśmy dopłynąć do brzegu, zabezpieczyć ten sprzęt i również przeczekać nawałnicę w budynku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw. Meteorolodzy zapowiadają, że burzowy front będzie kierował się na północny wschód kraju, ale jego natężenie będzie słabnąć. Bartłomiej Janicki, Telewizja Republika. A przed nami jeszcze następujące tematy. W Stanach Zjednoczonych wszedł w życie dekret prezydenta Trumpa ograniczający imigrację do Ameryki z krajów muzułmańskich. Niemiecki Bundestag uchwalił prawo, które wprowadza równouprawnienie związków gejów i lesbijek z małżeństwami heteroseksualnymi. Leo Messi bierze ślub. Ceremonia ślubna gwiazdy światowego futbolu i jego wybranki, Antonelli Roccuzzo, odbędzie się w rodzinnym mieście piłkarza Rosario. W Warszawie odbyły się dziś polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe, którym przewodniczyli premierzy Beata Szydło i Mariano Rajoy. Oprócz spotkania szefów rządów, w ramach konsultacji międzyrządowych odbyła się sesja plenarna z udziałem ministrów. Omawiano kwestie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa, środowiska, sportu oraz edukacji. I kolejny temat. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, 17 dokładnie, z Międzyrzecza, oficjalnie przyjęła na uzbrojenie samobieżne moździerze kalibru 120 mm o nazwie RAK. Co warte podkreślenia, nowoczesne uzbrojenie zostało wyprodukowane w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To jest najnowocześniejszy na świecie najnowocześniejszy na świecie moździerz. To nie są moje słodkie słowa żołnierzy, którzy są dumni, że mogą teraz z takim sprzętem się posługiwać. To stanowi o tym, że Polska staje się bezpieczniejsza. Każdy dostawa nowego sprzętu, tak nowoczesnego, decyduje o bezpieczeństwie państwa polskiego, decyduje o tym, że stajemy się silniejsi, bezpieczniejsi, że mamy większy potencjał odstraszania w przypadku potencjalnych agresorów, ale to, co też ważne w tej sprawie, to, że nie tylko mamy znakomity, nowoczesny sprzęt, ale także to, że został on wyprodukowany w Polsce, że został produkowany przez zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej i może stanowić także o sile polskiej gospodarki. Funkcjonariusze z delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku zatrzymali dwóch pracowników logistyki spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej PIT Radwar. Agenci zatrzymali ich w czasie przyjmowania łapówek. Akcja została przeprowadzona wspólnie z Żandarmerią Wojskową. Funkcjonariusze z delegatury CBA w Gdańsku przy współpracy z Żandarmerią Wojskową ustalili, że w jednej ze spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej PIT Radwar może dochodzić do procederu korupcyjnego. Konkretne podejrzenia dotyczyły procesu zakupów maszyn, urządzeń, części do nich realizowanych przez zatrudnionych w logistyce tej spółki z sektora przemysłu obronnego. CBA rozpoczęło operację specjalną. W jej wyniku agenci CBA zatrzymali dwóch pracowników spółki zbrojeniowej chwilę po przyjęciu gotówki stanowiącej nielegalną prowizję za zakupy części. Ustalenia CBA wskazują także, że zatrzymani byli w trakcie negocjacji zakupu maszyn za około 380 tysięcy euro i zażądali dla siebie kolejnej łapówki. Tym razem miało być to 19 tysięcy euro. Zatrzymani trafią do prokuratury regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszą zarzuty korupcji gospodarczej. Przechodzimy do wiadomości ze świata. W Stanach Zjednoczonych weszły w życie na razie na 3 miesiące postanowienia dekretu wydanego przez prezydenta Donalda Trumpa, ograniczającego imigrację do Ameryki z kilku krajów muzułmańskich wiązanych przez Waszyngton z największym zagrożeniem terrorystycznym. Umożliwiła to decyzja Sądu Najwyższego. W Stanach wciąż trwają protesty przeciw tym restrykcjom, ale z sondaży wynika, że większość Amerykanów jest za ich przyjęciem na stałe. Dekret imigracyjny Donalda Trumpa właśnie wszedł w życie. To następstwo poniedziałkowej decyzji sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego, którzy jednogłośnie uznali legalność dekretu prezydenta ograniczającego wjazd do USA mieszkańcom 6 państw muzułmańskich. Dobra wiadomość. Izba właśnie uchwaliła prawo Kate. Miejmy nadzieję, że Senat zrobi to samo.
Uczyńmy Amerykę znów bezpieczną. Na mocy dekretu obywatele Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu nie będą mieli wstępu do Stanów Zjednoczonych przez okres 3 miesięcy. Ten zakaz nie dotyczy osób posiadających w USA bliską rodzinę bądź prowadzących na terenie Ameryki działalność biznesową. Dekret prezydenta od miesięcy wywołuje w Stanach protesty społeczne. To, co się dzieje, jest dyskryminujące, jest niezgodne z konstytucją i opiera się na retoryce islamofobicznej. Administracja podjęła kroki, aby naruszyć nasze podstawowe prawa. Rodzinom żyjącym tutaj bądź osobom, które mają tu swoich bliskich, powinno się ułatwić przyjazd do Stanów. Dlaczego tego się nie robi? Dlaczego nam to utrudniają? Pracuję tu i jest to mój kraj. Mam 2 dzieci urodzonych tutaj. Dlaczego moja rodzina nie może sprowadzić się do mnie? To nie jest w porządku, że ludzi, którzy przybyli do Stanów, od razu postrzega się jako niebezpiecznych. Nie każdy, kto pochodzi z Jemenu, Iraku czy Syrii, musi stanowić zagrożenie. Decyzja Sądu Najwyższego zezwala na obowiązywanie dekretu Donalda Trumpa jedynie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. To zaś ma nastąpić w październiku. Jak wynika z sondażu ośrodka Rasmussen, 59% Amerykanów jest za przyjęciem decyzji prezydenta na stałe. Niemiecki Bundestag uchwalił dziś prawo wprowadzające równouprawnienie tzw. małżeństw gejów i lesbijek z małżeństwem kobiety i mężczyzny. Ta decyzja wywołała euforię środowisk homoseksualnych. Przeciw niej protestował tylko niemiecki Kościół katolicki. Dla mnie małżeństwo podstawowe to małżeństwo między mężczyzną i kobietą. Dlatego dzisiaj nie głosowałam za przyjęciem tej ustawy. Mam nadzieję, że dzisiejsze głosowanie nie tylko wzmocni szacunek między różnymi opiniami, ale także przyczyni się do większej spójności i pokoju społecznego. W mojej frakcji parlamentarnej są koledzy, którzy opowiadają się za otwartymi małżeństwami, ale są też przeciwnicy. Jako lider tej frakcji szanuję obie opinie, ale po wielu rozważaniach jestem zdania, że małżeństwo powinno być między mężczyzną a kobietą. Trzeba być ostrożnym z takimi słowami jak historyczne, a ta chwila jest historyczną chwilą. To, na co decydujemy się dzisiaj, może nie jest dobre dla koalicji, ale jest dobre dla ludzi. Z SPD, Lewicą, Zielonymi mamy większość w parlamencie, ale i tak istnieje kilku przedstawicieli CDU, którzy powiedzieli: stoimy z boku. Dlatego nie będzie satysfakcjonującej większości dla małżeństw i równości. Ujmę to w ten sposób. To jest dobre, że głosowanie i sumienia zostały ostatecznie uwolnione, ale Angela Merkel blokowała równość małżeńską wystarczająco długo. Nie będziemy jej za to dziękować. Uważam, że to właściwy krok, że tak się stało. Od 25 lat czekamy na równość małżeńską. A teraz CDU próbuje znów odwoływać się do konstytucji, co moim zdaniem idzie za daleko. Jest to po prostu podstawa konstytucyjna, zgodnie z którą wszyscy ludzie są równi wobec prawa, także lesbijki i geje. Dlatego uważam, że lesbijki i geje mogą się ożenić. Nie muszą, ale mogą się ożenić. Za projektem ustawy zmieniającej zapisy kodeksu cywilnego głosowało 393 posłów SPD, Lewicy i Zielonych oraz część deputowanych CDU-CSU. Wszelkie próby zablokowania głosowania poprzez powoływanie się na zapisy konstytucji nie przyniosły rezultatu. Przeciw ustawie głosowało 226 posłów klubu CDU-CSU. 4 osoby się wstrzymały. W głosowaniu wzięło udział 623 parlamentarzystów. Po zmianie przegłosowanej dziś w Bundestagu paragraf 1353 niemieckiego kodeksu cywilnego brzmi: małżeństwo zawierają dożywotnie dwie osoby różnej lub tej samej płci. Oznacza to, że układy jednopłciowe będą miały również prawo do adopcji dzieci. Pora na piątkową rekomendację. O 21.30 Katarzyna Gujska-Hejke i Piotr Lisiewicz po raz kolejny odsłonią kulisy manipulacji. Gorąco polecam. W ostatnim tygodniu sędziowie przestali już kryć, że są lobby toczącym wojnę z rządem. W czasie, kiedy jedni sędziowie toczą wojnę, inni toczą małe wojenki o swój status majątkowy w supermarketach. No i o tej wojnie i o tym, kto jest górą, porozmawiamy w dzisiejszych kulisach manipulacji. 21.30. Zapraszam, Piotr Lisiewicz. Na koniec o wydarzeniu, które na pewno zainteresuje wszystkich fanów Leo Messiego, a takich w Polsce przecież jest niemało.
W mieście Rosario odbędzie się dziś ślub wielkiej gwiazdy futbolu, jaką niewątpliwie jest Leo Messi, z Antonellą Roccuzzo. Leo i Antonella pochodzą właśnie z Rosario. Hotel i kasyno, w którym ma odbyć się wesele, jest bardzo luksusowe. Teren wokół ma patrolować 200 policjantów, czemu trudno się dziwić, bo Rosario jest bardzo niebezpiecznym miastem, gdzie od lat toczy się wojna narkotykowych gangów, w której ciągle giną ludzie. Messi i jego partnerka poprosili swoich gości, aby nie obdarowywali ich prezentami, a przeznaczyli je na cele charytatywne. Młodej parze oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Za chwilę wiadomości sportowe przedstawi Weronika Jaskółka, później najnowsza prognoza pogody i Ola Zarzycka. Dowiemy się, czy podczas weekendu uda nam się odpocząć od burz. O 20.00 zapraszam na program pod przykryciem Joanny Lichockiej i Marcina Bąka. O 20.40 polecam Państwu geopolityczny tygiel Jerzego Targalskiego. Jutro o 19.00 spotka się z Państwem Jacek Orzuk. Dobrego weekendu i do zobaczenia.